cichutku, może nie usłyszą. Nie chcemy się wychylać, bo my dzisiaj zdradzamy tajemnice radiowe, o których dotąd nie wiedział prawie nikt. 25 lat RMF FM. A żeby wydusić to wyznanie, no to musieliśmy się naprawdę postarać. Tak, to prawda. Daniel tańczył na stole, żeby Marcin Brona opowiedział nam o swoim najkrótszym radiowym wywiadzie. Połączyliśmy się ze Stanami, Marcin, przy telefonie. No, jak to było? To był pożar filharmonii. Robiłem wtedy relacje na żywo w gorączce tego, co się działo przed filharmonią krakowską. Byłem na żywo na antenie i w pewnym momencie patrzę, jak po takiej potężnej drabinie z płonącego dachu krakowskiej filharmonii schodzi strażak z aparatem tlenowym na twarzy i niewiele zastanawiając się, podszedłem do tego człowieka i zadałem mu krótkie pytanie. Jak tam na górze? No i wtedy przekonałem się na własnej skórze, że nie ma głupich odpowiedzi, są głupie pytania. Dostałem odpowiedź zaczynającą się na literę H, która znaczy mniej więcej tyle, co Kijowo, i nie wiedziałem, co powiedzieć. Bohater i antybohater najkrótszego radiowego wywiadu świata, Marcin Wrona, bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy tworzyli RMF i dla wszystkich słuchaczy. Za moment obiecujemy inny, bardzo krótki wywiad z zamkniętego archiwum radia RMF FM. Tego naprawdę nikt wcześniej nie słyszał.